Od wczoraj na rynku kryptowalut wydarzyło się kilka istotnych rzeczy. Bitcoin rozpoczął październik wzrostem o 1,7%, co jest zgodne z jego historyczną tendencją do wzrostów w tym miesiącu. Analitycy przewidują, że październik może przynieść dalsze wzrosty, a cena Bitcoina może sięgnąć nawet 70 tysięcy dolarów. Wśród innych kryptowalut token Echelon Prime zanotował wzrost o 3%, co związane jest z planowanym odblokowaniem prawie 752 000 tokenów, co może wpłynąć na presję zakupową i sprzedażową. Z kolei Pepe Unchain, który zebrał 16,5 miliona dolarów w ostatniej przedsprzedaży, wzbudza entuzjazm dzięki swojej nadchodzącej warstwie 2 na blockchainie. Na rynku odnotowano również inne istotne zmiany takie jak wprowadzenie przez Binance ostrzeżeń dotyczących ryzyka dla tokenów o zmienionej tokenomice oraz uzyskanie przez Ripple licencji regulacyjnej w Dubaju, co wzmocni jego globalną obecność.